Dzień dobry Państwu, Maciek z tej strony, z firmy Mavcar. A dzisiaj mam dla Państwa Seata Leona trzeciej generacji. Znajomy mi tutaj sprzedawca wstawił go do sprzedania. Jest to bardzo fajna wersja, bo jest to FR, czyli dwulitrowy TDI ze 150-konną skrzynią. Przepraszam, 150-konnym dieslem i ze skrzynią automatyczną, bardzo szybciutką DSG. Auto oczywiście z tą skrzynią biegów prowadzi się świetnie, nie trzeba się męczyć podczas jazdy w mieście, zmienia biegi perfekcyjnie, bardzo szybko, więc każdy myślę, że tą skrzynię polubi. A przy okazji auto ma bardzo dobre wyposażenie, między innymi szklany otwierany szyber dach. No ale o tym już wspomniałem wcześniej, jak nagrywałem wnętrze. No i trzeba dodać, że ma troszeczkę większy przebieg autostradowy, 295 tysięcy, ale zaraz Wam pokażę, że auto wygląda w środku bardzo ładnie, fotele nie są zużyte. Wszystko wygląda na naprawdę zadbane, no ale taki jest urok, jak się jeździ po prostu więcej po autostradzie i się człowiek tak non stop nie przesiada z fotela i na drugi. Cóż jeszcze mogę o nim rzec? Mamy czujniki parkowania przód, tył, przede wszystkim z przodu światła LED, bilet, więc światło na drodze jest bardzo jasne, wygodnie się prowadzi go w nocy. Felgi 17, ładny, oryginalny wzór. Czy coś jeszcze mamy? Jeszcze są elektrycznie składane lustereczka, miejsce na podpięcie kuli od haka, doświetlanie zakrętów. No i chyba to by było na tyle. No, na pewno spójrzcie, że bardzo fajnie ten szklany dach prezentuje się z tym białym, perłowym nadwoziem. Jest troszeczkę ciemno, no bo już jest koniec dnia i pada deszcz. Ale powiem Wam, że lakier jest perłowy. Nie jest to taka standardowa firmówka biała. Oczywiście no, zderzaki i te lusterka wyglądają inaczej niż w standardowym Leonie, no bo jest to FR. Czy coś jeszcze warto o nim dodać? No oczywiście jest mnóstwo serwisów, które tam Wam pokazałem już we wnętrzu. No i mamy świeżutkie klocki tarcze, więc na pewno o to nie trzeba się martwić. Czy coś jeszcze warto dodać? No nie, drugi właściciel w Polsce. To chyba by był na tyle. Pozdrawiam. Z racji tego, że auto sobie dosycha, nagramy najpierw wnętrze. Tutaj spójrzcie, mamy serwis zrobiony niedawno, bo to jest w 2020 roku. I tutaj było bardzo dużo zainwestowane przy przebiegu 281 tysięcy po 4,5 tysiąca zł. Tutaj mniej więcej widzicie, co było zrobione. Przede wszystkim jest tutaj wymiana kompletnego rozrządu z pompą wody. Więc mamy przejechane na rozrządzie naprawdę niewiele, 14 tysięcy km. Dużo było ogólnie wymian w Seacie, ale to musicie sobie pobrać po prostu z Seata jako nowy właściciel, bo te książki, jak wspominałem, przy innych autach nie są już teraz papierowe, tylko elektroniczne. No i tu jeszcze kolejny plusik. Mamy kartę gwarancyjną na wymianę turbosprężarki, czyszczenie DPF-u, wymiana oleju, filtra standard, no bo jak to robicie już przy turbo, to normalka. Czyli można praktycznie powiedzieć, że jeszcze niecały rok gwarancji na te rzeczy. Więc też kolejna fajna sprawa. To sobie odłóżmy i przejdźmy do wnętrza pojazdu, bo jest bardzo fajnie utrzymane i ogólnie jest bardzo też fajne przez te sportowe fotele z wersji FR. Lewa strona, przyciski standard, tak jak w większości Golf 5 i reszta tego typu samochodów. Tu mamy podgrzewane lusterka oraz również składane. Dalej, przełącznik od świateł praktycznie taki sam jak w Audi B8. Oczywiście automat przeciwgielny. No i dodam jeszcze, że LEDy są. Dalej, przechodzimy sobie do kierownicy. Jest fajna, sportowa, macie znaczek FR-a. Nie jest zużyta, ładnie utrzymana. Oczywiście tu sobie przestawiacie nastawy komputera, audio, nawigację, takie rzeczy, standard. Dalej mamy jeszcze manetkę, nie wiem czy zobaczycie, do zmiany biegów tempomat, ustawienie regulacji kierownicy. No przed chwilą licznik z ekranem widzieliście, możecie sobie tutaj włączyć tempomat. Fajnie jest kolorowy, tutaj oczywiście nawigacja, inne obsługi systemu. Tutaj jest również zmiana trybu jazdy, możemy sobie ustawić sport, eko lub ustawienia indywidualne, wyłączenie start-stop, czujników parkowania, które mamy z tyłu i z przodu, klimatyzacja, dwie strefy. Oczywiście sprawna. Dalej przechodzimy tutaj na środek. Wajcha od zmiany biegów, DSG, na razie do ustawienia, w którą stronę jedziemy, przód, tył. Mieszek,
odręcznego wygląda też dobrze. Podłokietnik ładny, duży, regulowany jak w Audi. Deska fajna, z takim sportowym zacięciem. No i spójrzcie sobie jeszcze na te bardzo fajne fotele. Fajne kubełki z półskóry przeszyte czerwoną nicią. Naprawdę prezentuje się to bardzo ładnie. Lustereczko z fotochromem. No i kolejny bajerek, rzadko spotykany w autach tej klasy, czyli otwierany szklany szyberdach, lub też tam ktoś to woli to nazywać panoramą. Jeszcze pokażę Wam boczek mojego fotela, bo też jest bardzo ładny, niezużyty. Naprawdę widać, że auto robiło tylko przebiegi autostradowe. Cóż, jeżeli podobał Wam się film, zasubskrybujcie kanał, dajcie lajka, zapytajcie coś o coś samochód, chętnie odpowiem. Chyba to na razie na tyle. Pozdrawiam.